konferencji prasowej Komitetu Narodowych. Jest to druga konferencja, którą odbywamy w Poznaniu. Na pierwszej prezentowaliśmy jedynkę listy wielkopolskiej. Dzisiaj chcemy zaprezentować pozostałych kandydatów z listy i jednocześnie przekazać dwa oświadczenia dotyczące i sytuacji bieżącej, i pewnych działań również politycznych, które będziemy prowadzić. Rozpoczniemy od prezentacji poszczególnych kandydatów. Pierwszym, który będzie się prezentował, będzie pan Maciej Witzberg. Witam Państwa, nazywam się Maciej Witzberg. Moje narodowe nazwisko to Kwiatkowski. Losy mojej rodziny od dawna są już związane z walką o Polskę. Dziadkowie służyli w AK, rodzice w Solidarności. Dlatego byli prześladowani przez służby bezpieczeństwa. Przysłuchowałem się praktycznie z dziadkami. Dlatego też nie jestem zdecydowanie zwolennikiem polityki grubej kreski. Z wykształcenia jestem historykiem. Od 9 lat prowadzę własną działalność gospodarczą. Jestem też szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci. Działam w Związku Narodowych Sił Zbrojnych, pasjonatem czego jestem także we władzach Społecznego Komitetu Obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych w Poznaniu. Organizowałem 1 marca, to już kolejny rok, uroczystości związane właśnie z obchodami tego dnia. Jestem także w władzach Społecznego Komitetu Upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych w Poznaniu, gdzie naszym celem jest zbudowanie pomnika żołnierzom wyklętym. Ulicę się udało już powołać taką. Pomnik myślę, że w ciągu najbliższych 2 lat też zrobimy. Jestem też przede wszystkim prezesem Stowarzyszenia Wielkopolscy Patrioci. Generalnie jako stowarzyszenie staramy się propagować postawę patriotyczną w Wielkopolsce, także integrować środowiska patriotyczne staje Wielkopolski. Jesteśmy integralną częścią ruchu narodowego jako ruch narodowy. Postanowiliśmy walczyć o Polskę, o polski interes na wszystkich frontach. Dzisiaj tym frontem jest właśnie Europarlament, gdzie będziemy starać się stworzyć klarowny ośrodek radykalnego, narodowego sprzeciwu wobec tego brukselskiego federalizmu i całej w ogóle krajowej sceny politycznej. I mam nadzieję, że uda nam się przemeblować tą scenę. O naszych postulatach w Europarlamencie to może powiedzą moi tutaj przyjaciele, następni kandydaci. Dziękuję. Kolejną osobę, o głos, którą poproszę, będzie pan Maciej Wiśniewski. Dzień dobry, Maciej Wiśniewski, 38 lat, szczęśliwy mąż i ojciec, absolwent Politechniki Poznańskiej, trójka dzieci. Mój ojciec też angażował się, tak jak tutaj mojego poprzednika, w walkę z poprzednim systemem, współtworzył Solidarność we wrześniu. W Parlamencie Europejskim mam zamiar zajmować się przeciwdziałaniem zapędom totalniackim prawodawstwa europejskiego, szukać policjantów dla rozwiązania problemów wykupu ziem w biedniejszych krajach Unii przez ich bogatszych sąsiadów, przeciwdziałać narzucaniu Polsce, której gospodarka jest oparta o węgiel, szalonych limitów emisji dwutlenku węgla. Dziękuję. Dziękuję również. Teraz o głos bym poprosił naszą pierwszą z pani na liście, panią Klaudię Błoszyk. Witam, nazywam się Klaudia Błoszyk, mam 21 lat, pochodzę ze Świebodzina, jednak od 2 lat mieszkam w Poznaniu, gdzie studiuję psychologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Jestem członkiem również Młodzieży Wszechpolskiej w Poznaniu. Startuję do Parlamentu Europejskiego, ponieważ chcę walczyć o polską suwerenność. Nie może być tak, żebyśmy byli uzależnieni od innych krajów, żeby to inne kraje decydowały o tym, co my mamy myśleć, co my mamy robić. Ostatnio również widzę nasilające się ataki na wartości narodowe, na patriotyzm. I wielu Europejczyków sądzi, że są to wartości, stały się dla nich symbolami zacofania i ciemnogrodu. Uważam, że trzeba walczyć o naszą przyszłość. Dziękuję. Dziękuję również. I teraz o krótką prezentację poprosiłbym kolejną kandydatkę, panią Agatę Janusz. Dzień dobry, nazywam się Agata Janusz, mam 33 lata, jestem rodowitą poznajanką, absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie jestem prywatnym przedsiębiorcą i prezesem Fundacji Blisko Polski. W Parlamencie Europejskim chciałabym budować eurosceptyczną koalicję w obronie suwerenności naszego kraju. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz o prezentację prosiłbym kandydata pana Macieja Jankowskiego. Dzień dobry, mam 21 lat, mieszkam i pochodzę ze Swarzędza. Jestem studentem stosunków międzynarodowych na 2 roku na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na UM-ie.
Zajmuję się street workoutem i jestem założycielem, współzałożycielem klubu sportowego Street Workout Poznań. W ramach street workoutu jestem mistrzem Polski w maslapach. Jestem też trenerem street workoutu oraz biorę udział w współorganizowaniu zawodów sportowych. W ramach Parlamentu Europejskiego chciałbym walczyć z nadrzędnością prawa Unii Europejskiej nad prawem krajowym, kiedy to państwo jest zmuszone zaakceptować prawo, które nie zawsze musi być zgodne z jego interesem narodowym. Dziękuję. Dziękuję również. Teraz o głos bym poprosił panią Agnieszkę Tomaszewską. Dzień dobry. Nazywam się Agnieszka Tomaszewska, mam 24 lata, pochodzę z Wolsztyna. Na co dzień zajmuję się prowadzeniem firmy fotograficznej, która głównie zajmuje się fotografią reportażową. Jestem członkiem Stowarzyszenia Wielkopolscy Patrioci oraz współzałożycielem Stowarzyszenia Narodowy Wolsztyn. W Parlamencie Europejskim chciałabym się zająć problemem gender. Dziękuję. Dziękuję. I teraz o głos jeszcze bym poprosił kolejnego z naszych kandydatów, pana Tomasza Hanca. Witam państwa, Tomasz Hanc, mam 62 lata, pochodzę z Kalisza, mieszkam w Poznaniu, jestem mężem i ojcem. Reprezentuję Stowarzyszenie Wielkopolscy Patrioci, jestem również członkiem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. W Parlamencie Europejskim chciałbym ograniczyć unijną biurokrację, która krępuje konkurencyjność państw członkowskich i dbać o polski interes narodowy. Dziękuję. Dziękuję panu Tomaszowi. Z tego co widzimy, tutaj jeszcze mamy dwa miejsca na liście, które są również obsadzone. Dzisiaj nie ma z nami ostatnich z naszych kandydatek, czterech kandydatek, które z naszej listy będą startowały do Parlamentu Europejskiego. Jest to pani Aleksandra Smektała, która zajmuje się w tej chwili prywatną działalnością gospodarczą, posiada prywatną firmę marketingową i w Europarlamencie chciałaby się zajmować głównie problemami konkurencyjności polskich firm na rynku ogólnoeuropejskim. I ostatnie miejsce na naszej liście, to jest niespodzianka, którą zapowiadałem na pierwszej konferencji, to jest kandydat z Węgier, parlamentarzysta Parlamentu Węgierskiego, członek partii Jobbik, który w ramach wymiany polsko-węgierskiej będzie startował z wielkopolskiej listy Ruchu Narodowego do Europarlamentu. Nazwiska jeszcze dziś nie podam, pozwolę sobie je zachować na przyszły tydzień, natomiast te informacje, które powiedziałem, już są sprawdzone i pewne. Także wiele ugrupowań mówi o polsko-węgierskiej przyjaźni, my tą przyjaźń jakby wprowadzamy w życie. Tu w Wielkopolsce ta więź jest bardzo ważna. 56 rok Poznań, 56 rok Budapeszt. Do tej przyjaźni będzie również nawiązywał motyw muzyczny naszego spotu przedwyborczego, który na samym końcu konferencji będziemy mogli państwu zaprezentować. Także jest istotna informacja. Węgier startuje w Wielkopolsce z listy Ruchu Narodowego do Parlamentu Europejskiego. Na pewno jest to duże nowum na polskiej scenie politycznej w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego. I kończąc, dwie informacje, dwa krótkie oświadczenia. Pierwsze to jest takie oświadczenie, w którym chcielibyśmy wyrazić z jednej strony zaniepokojenie, z drugiej strony duże zażenowanie sytuacją, jaką niektórzy kandydaci do Europarlamentu i albo liderzy partii politycznych próbują wytworzyć wokół niepełnosprawnych osób w Polsce, niepełnosprawnych dzieci, ale również niepełnosprawnych dorosłych. Chodzi o dwa nazwiska, pana Janusza Palikota i pana Janusza Mikke, które to osoby niestety próbują w dość, przynajmniej naszym zdaniem, niekulturalny i nieprzyzwoity sposób posługiwać się czyimś nieszczęściem. Pan Janusz Palikot, o czym mówiły nam nagrania z sejmowej narady członków twojego ruchu, próbuje na inwalidzkich wózkach, że tak powiem w cudzysłowie, wjechać do Parlamentu Europejskiego, wykorzystując niecnie zaufanie środowisk osób niepełnosprawnych. Natomiast pan Janusz Mikke w sposób wulgarny i wręcz arogancki, który nie przystoi człowiekowi kulturalnemu, próbuje w bardzo brzydki sposób nazywać osoby niepełnosprawne, wyzywać ich, jednocześnie dyskredytować ich wartość społeczną czy wartość jako ludzi. W obu tych przypadkach uważamy, że są to zachowania dyskwalifikujące obu panów jako osoby, które mogłyby
prowadzić działalność publiczną, czy gdziekolwiek reprezentować Polskę. Miejmy nadzieję, że Polacy kartką wyborczą potwierdzą to, o czym mówimy i powiedzą tym panom dziękuję. Drugie oświadczenie dotyczy również pewnego elementu wiążącego się z twoim ruchem i panem Januszem Palikotem. Chodzi o to, że chciałbym zaprosić na debatę panią Izabelę Łukomską-Pyżalską, która jest twarzą twojego ruchu w wyborach do Europarlamentu w Wielkopolsce. Chciałbym ją zaprosić do debaty na temat wolności słowa, ponieważ to Janusz Palikot swego czasu dokonał publicznie nawoływania na swoim blogu do dyskryminowania ludzi o poglądach narodowych, o poglądach patriotycznych, o poglądach prawicowych czy konserwatywnych. Wzywał do szykanowania, zwalniania z pracy, pomawiania, wieszania ich zdjęć, publikowania ich prywatnych danych. Czyli tak naprawdę prowadził czystą nagonkę w klasycznym takim nazistowskim, rzekłbym, nazistowskim stylu, jaki znamy z brunatnych czasów okresu chociażby II wojny światowej i wywołał tym pewien efekt, który dzisiaj przejawia się chociażby w tym, iż na przykład 2 tygodnie temu podczas wizyty pana Krzysztofa Bosaka w Wielkopolsce mieliśmy próby zastraszania przez różnego rodzaju organizacje lewackie i anarchistyczne, zastraszania organizatorów, zastraszania firm lub osób wynajmujących, instytucji wynajmujących sale na te spotkania, straszenia faszystami, nazistami, rasistami i wszystkimi innymi bardzo przykrymi i nieprawdziwymi epitetami, jakie pod naszym kierunkiem padały. Z tego powodu byliśmy zmuszeni nawet w Gnieźnie do zmiany miejsca spotkania, a z drugiej strony również doprowadzono do zniszczenia mienia prywatnego w Poznaniu w wyższej szkole, która zgodziła się udzielić nam gościny i wynająć salę. W tej sytuacji uważam, że twój ruch jest odpowiedzialny za eskalację tego zjawiska i chciałbym porozmawiać o wolności słowa z osobą, która ten ruch ma w Wielkopolsce reprezentować, bo mam nadzieję, że pani Izabela będzie miała na ten temat podobne zdanie jak ja i odepnie się od tego typu nawoływań lidera partii, z której zgodziła się startować. Natomiast skoro się zgodziła, ja zapraszam do debaty, porozmawiajmy, gdzie jest granica wolności słowa, gdzie jest granica przyzwoitości, gdzie jest granica, za którą zaczyna się prześladowanie i państwo totalitarne. O tym chciałbym z panią Izabelą porozmawiać. Mam nadzieję, że będzie otwarta na tę debatę. I na koniec chcielibyśmy tylko zaprezentować króciutki spot przedwyborczy, pierwszy z cyklu spotów, które będziemy prezentowali, za pomocą których będziemy się reklamowali. Spot jest, posiada podkład muzyczny, który został stworzony do utworu Avanti Ragazzi di Buda, który Włosi napisali i stworzyli dla walczących w 1956 roku Węgrów. Czyli mamy kolejny element węgierski. 56 rok Poznań, 56 rok Budapeszt, Ruch Narodowy i partia Jobbik idą razem do wyborów do Parlamentu Europejskiego.